Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiliśmy tutaj na terytorium Black Sun, gdzie wykonujemy kilka zadań, mamy oczywiście misje jakieś tam bonusowe, mamy inne rzeczy. Bo zaczniemy ten odcinek od pomocy dla Gri, ale zanim to, po ponownych poradach od Ani parę rzeczy też wam pokażę, żeby trochę przekazywać wiedzę dalej. Nie tylko, żeby to było w komentarzach, ale też, żeby to właśnie na filmie było pokazane, gdzie to dokładnie zrobić. Czyli tak, pierwszy tip był taki, żeby zmienić ustawienia maksymalnego oddalenia kamery. Ja tu pionest raczej nie będę z tego korzystać. Ale rzeczywiście, jest coś takiego, jak mamy kamera max distance, możemy to sobie zmienić. Teraz tą kamerę można naprawdę mocno oddalić. Wtedy się robi... Można zrobić sobie z tego grę top-down. Spoko, jest to nawet być może użyteczne. Raczej mówię, nie będę z tego korzystać, ale warto wiedzieć, że coś takiego jest, bo to be honest, o tym nie wiedziałem. Kolejna ważna rzecz, z której sobie teraz skorzystamy, to coś, o czym nie miałem bladego pojęcia, generalnie. A mianowicie to, że można sobie pomiędzy postaciami przenosić kasę. Ja już się na inne postacie pologowałem i jak widzicie, wrzuciłem sobie tutaj niecały milion. Także z kasą nie będziemy mieć tutaj problemu. Także tak, zróbmy sobie withdraw. Czy ja potrzebuję brać wszystkie? Wiecie co? Dobra, wezmę wszystkie, po coś to zrobiłem. Raczej na innych postaciach tej kasy nie będę potrzebować. Jesteśmy blisko maksa, ale to nic. Nie będzie nam to przeszkadzać. I po prostu zrobię to, żeby sobie powykupywać jakieś tutaj ciekawe rzeczy, chociażby miejsce w eku, żeby nam się tak szybko nie zawalało. Czy jeszcze jedno potrzebuję? Dobra, na razie może nie. Zobaczmy sobie jakieś lepsze rzeczy, które tutaj w Legacy możemy sobie kupić. Chociażby to do kompanów, myślę sobie, wymaksuję, żeby oni szybciej mi levelowali. Teoretycznie też to by mogło być nawet spoko. O, właśnie, Improved Speed Air Piloting, a czy mogę teraz dwójkę wziąć? A to ciekawe, czy trochę nie muszę brać jedynki, to... Aha, dobra, i to mi retroaktywnie kupi też poprzedni, dobra. Myślę, że te dwa Quick Travele też się jak najbardziej przydadzą, one są całkiem fajne. Field Reciprocation. You may switch disciplines while in the field. Okej, nie wiem, czy to jest mi potrzebne. Ten droid od wiadomości raczej nie, ten Reaper droid też jakiś tam nie jest, myślę, mi mocno potrzebny. Tutaj możemy zredukować czas dawania giftów, ale czy to jest też tak bolesne? Raczej nie. Tu możemy szybsze sprzedawanie junku zrobić. Dobra, nie jest to jakieś drogie, to sobie kupię. Może drugiego poziomu już nie. Ile tej kasy jeszcze mi zostało? Połowę mniej więcej wydałem, dobra. Zastanawiam się, wezmę chyba sobie ze story doświadczenie z misji klasowych, przynajmniej z raz albo nawet dwa razy, czemu nie. Z eksploracji może niekoniecznie, ze State Quarterów też nie. Te rzeczy tutaj są poblokowane, czyli to tam nie jest mi potrzebne. Jeśli o to chodzi, czy tutaj jeszcze coś ciekawego jest. Reduces the cooldown of priority transport, personal ship. Nie, dobra, jak już to quick travel zwykły bym mógł sobie troszeczkę przyspieszyć. O, tutaj możemy sobie... ile mi tej kasy? No dobra, trochę bym się wyprzytykał kompletnie. Chociaż akurat by to było, myślę, może nawet dobre. Bo teraz ile ten quick travel ma cooldownu? Dwie minuty... Aha, to mógłbym go używać już ile chcę. Tak naprawdę, gdybym sobie to wykupił. Co nie jest chyba taką złą opcją. Tutaj jakieś w ogóle ability. Tank heal damage. These abilities are usable in operation flashpoints. To też jest ciekawe. Musiałbym się na inne jeszcze postaci, bo tylko na dwóch postaci sobie kasę ściągnąłem. Być może to jeszcze zrobię przed następnym odcinku. Co my tutaj jeszcze mamy? Unlock use of datapad holocom map emotes. O Boże, modki sobie można kupić. Na chuj to komu? To co to jest? Aha, emergency fee pass. Dobra. Na razie sobie podtrzymam tą kasę, nie wiem, czy ona mi do czegoś będzie potrzebna, ale no, warto wiedzieć, że da się z tego Legacy Stronghold Storage po prostu kredyty transferować między postaciami. Przyda się na pewno chociażby, żeby nie ograniczać się, jeśli chodzi o Quick Travela, bo teraz wymaga to nieco
nieco kasy za każdą taką podróż. Dobra, wróćmy sobie na Coruscant, wróćmy do the task at hand, że tak powiem ładnie. Zobaczmy mapę. Oj, chciałem koniecznie poskakiwać. Tu mamy jakieś trasarsy do pod... A, właśnie, jeszcze... Wait, bo to nie był ostatni tip. Jeszcze chyba była mowa o jakimś tipie odnośnie zbierania tych rzeczy, tylko muszę sobie to znaleźć. Preferences, tak, dobra, wait, już wam pokazuję. Preferences, controls, general, i tutaj request companion to gather, right click. Aha, no właśnie, dobra, tak, tak. To miałem już tak ustawione, ja po prostu tam gdzieś wcześniej zbierając te rzeczy tutaj klikałem dwa razy i przez to ja jakby moja postać osobiście, czy ja tędy tam wskoczę, żeby było szybciej? No chyba nie. Dobra, to pewnie musimy tam jakoś naokoło przejść, żeby tam się dostać, także na razie sobie oleję. Mamy jakieś zadanie poboczne do przyjęcia. No dobra, to chodźmy to w takim rozrachunku zrobić, zobaczmy, o co chodzi. Też dobrze by było być może trochę przeciwników pozabijać do misji bonusowej, ale to za chwilę zobaczymy. Well, look at this. A Jedi. This is something special. Feel like I should have polished my boots. I'm Captain Theraguin. Last officer on the job here since the patrol stopped. Welcome to Black Sun territory. Are you saying there's no security down here? Are you kidding me? My commander gave up on the sector a long time ago. I shouldn't even be here. The locals only venture out of their apartments when they have to scrounge for supplies. Now with no security forces, what future do they have? And Black Sun has a new game. Call it Boom. I sense that there's more, and not all of it is pleasant. Black Sun steals Republic supply crates, takes the supplies out, then rigs the crates with explosives. Then they set the trap crates in the street, make bets on how long before some fool tries to open them. Why would anyone do a thing like that? I don't know. You want to be charitable, assume Black Sun doesn't think straight. Didn't believe it until I saw it with my own eyes. This mousy little woman, blown to pieces. I try to defuse the crates myself. The mechanics are simple, but Black Sun's everywhere. Nearly killed me last time. I can handle Black Sun. I want to make things right. That's... thank you. That's just what I needed to hear. Now, Black Sun's explosives are pretty simple. I can show you what to do. Anything you can do, I'll be more than grateful. But be damn careful. Oczywiście, raczej nie będzie to zbytnio skomplikowane. Gdzie to mamy zrobić? Gdzieś indziej. No dobra, spoko, czyli na razie sobie olejmy. Ale nie olewajmy do końca przeciwników. Powalczmy sobie jeszcze trochę z nimi. Bo jak mówię, chciałbym zrobić tę misję bonusową, skoro już ją mamy przyjętą. Warto sobie dalej podlevelować. Tym bardziej, że teraz już levelować będziemy wolniej bodajże od 20 levela. Chociaż sobie trochę to tam na pewno zrekompensowałem, biorąc te tam buffy, które mieliśmy dostępne. Ale jak mówię, powalczę tutaj sobie z paroma grupkami, dlaczego by nie. Zawsze to troszeczkę będziemy bliżej wykonania naszego celu, bo też nie wiem, czy w jakichś tych story arenach i tak dalej to by było dostępne, w sensie, czy oni by się zaliczali do tego. Znajdźmy sobie tylko, gdzieś tutaj mamy jakieś niby materiały do craftingu. One są chyba wyżej. Czy nie, one są pewnie gdzieś tam skitrane. Czy dam radę się tam przekraść i to zdobyć? Maybe, nie wiem, czy wyjdzie mnie to. Ale dobra, przynajmniej mamy jakieś tam materiały. Czy trafiłem to, co chciałem? Chyba nie. Akurat nie mogę trafić niebieskiego kryształu, trafiłem czerwone. Także możliwe, że mógłbym zrobić czerwony kryształ do miecza, co może zaraz zrobię. Ale wpierw jeszcze chodźmy dalej. A, tylko, dobra, idę źle do questa głównego. Wyskoczmy sobie w takim razie tu. Na razie może wyjdźmy z tego stealtha, jak mówię, będę raczej starać się walczyć. I chodźmy zobaczyć, co mamy zrobić dla tych całych gri naszych. Bo to zadanie jest naszym teoretycznie zadaniem głównym związanym z Coruscant, także jakiś tam ono może mieć priorytet. Ci tutaj jeszcze się oczywiście do misji bonusowej zaliczą. Może i może być z jakimiś przeciwnikami już tam w samej lokacji, ale to zobaczymy. Chodźmy przed siebie, póki co mamy jakichś uchodźców, także tutaj mamy mamy neutralne jednostki, którymi się za bardzo przejmować nie musimy. Okej, po prostu w trzech miejscach mamy wejść z czymś w interakcję, nie jest to... Wydaje się przynajmniej, to nie będzie jakieś bardzo wymagające, nawet nie ma tutaj przeciwników, bo ktoś nam drogę oczyścił. Po prostu. No dobra, to tam sobie
oczyścimy przynajmniej tych przeciwników, którzy zostali, jeżeli taka będzie potrzeba. A resztę mam nadzieję, że szybko się pokuldownuje, bo coś czuję, że możemy mieć z tym problem, że sobie się będziemy wcinać w interakcję. Okej. Podnieśmy te rzeczy. Dobra, tutaj nie mam nic do użycia. Tutaj mieliśmy no właśnie jakiś rezerwuar, tylko ja już go pewnie nie kliknę. Kurde. Jestem ciekaw, jak długi to ma cooldown, bo teraz będę musiał na to poczekać. No dobra. Nie wiem, czy jest sens biec tam przed niego i próbować, wiecie co, dobra, idę zrobię te dwa. Ja też tam się szybciej dostanę, jeżeli stealtha odpalę. Żeby już tutaj za mocno nie pomagać dla pana kolegi. Aż tak bardzo. Jeżeli on chce walczyć, niech sobie walczy. Ja się przekitram tutaj obok przeciwników, bo chcę sobie to poklikać po prostu. A on niech traci czas na walkę, może mu się też wtedy te rzeczy pokuldownują. Dobra, zacznijmy od kliknięcia tego. Dopiero później zabijam przeciwnika, który jest obok. Dobra. Także to ogarnięte. Chodźmy zabić sobie tego droida tutaj. No szybko. On się chyba nie liczy do misji bonusowej. Nie, ale on się za to liczy do misji bonusowej lokalnej, że tak powiem. Także tej pewnie nie wykonam, no ale dobra. Trudno się mówi. Chociaż zobaczymy, bo będę musiał tutaj jeszcze trochę zostać. I poczekać pewnie, aż się przeciwnicy może nawet cooldownują, właściwie zrespią, bo nie wiem, jak długi będzie cooldown tamtej rzeczy tam. Zaraz zobaczymy. Teraz sobie powalczmy jeszcze tutaj. Też może mogłem sobie wejść w interakcję. Ten drugi gracz, co go nie widać, dobra, pewnie czeka na użycie tamtego, także ja mogę sobie tutaj po prostu do przodu pójść i tyle. Tam ktoś jeszcze został z tamtej grupy, ale już mam nadzieję, że sobie T7 z nim poradzi. My sobie tutaj zabijemy tego większego droida. Na szybko. Dobra. Podnieśmy sobie, a właściwie naprawmy to, co mamy naprawić. Okej. Także to mamy i teraz musimy się wrócić tylko tam. Czy to jest skrzynka, z którą mogę iść w interakcję? Nie. Także to tam walić. Tu są teoretycznie przeciwnicy, ale tam jest tylko jakiś złoty, nie chcę mi się z nim walczyć za bardzo. Cofnijmy się w takim razie wyżej i zobaczmy, czy tamten pierwszy zawór już się zdążył skuldownować. Na to liczę generalnie. Chociaż przeciwników widzę, póki co jeszcze nie ma, czyli szanse na to mogą być różne. I też musiałbym jeszcze tylko trzech zabić, żeby misję bonusową wykonać. Kurczę, fajnie by było to zrobić, tylko nie wiem, czy też jak użyję tego, to czy ta misja się nie anuluje. No nic, zobaczymy za chwilę. Kliknijmy tak czy siak. Dobra, bo to nie wszystko. Mamy naprawić coś jeszcze tutaj. No dobra, przeciwników nie ma, no to nie ma. Nie będę na nich specjalnie czekać. Hey, what are you doing? Get away from that! Back off! This is our Hydra supply, and we like it broken. Now get lost! What are you kids doing here? We live here. Who do you think you are, stomping in here like this? We need this water. We don't have any money, and there's nowhere else in the district to get water for free. We'll die if it gets shut off. What happened to your parents? They died in the war, all right? We're on our own now. Just leave us alone! This is the only place we've got, and the only way for us to get by. If I gave you some credits, would you be able to find a new place to go? Yeah, that'd be a start. It'll take a lot, though. Are you gonna give us enough? Oczywiście, jeszcze specjalnie sobie z innych postaci wziąłem kasę, także mam teraz gotówki sporo. This should take care of you and your friends. Whoa! I've never even seen that many credits before. We can trade for a long time with these. Thanks. Jestem ciekaw, czy actually zapłaciliśmy kasę. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że nie. Ale no okej. Okej. Tam się jeden przeciwnik już zdążył zrespić. Chodźmy go pokonać. Mam nadzieję, że wystarczy mi przeciwników właśnie do zrobienia tej misji bonusowej. No bo już chciałbym ją dokończyć, skoro ją mam przyjętą. No nie, ktoś tu przylazł jeszcze. Fuck. Serio? Dobra, wait. Cofnijmy się w takim razie. Skoro ktoś tutaj jeszcze przyszedł, bo chciałbym pozabijać nieco przeciwników. I nie musieć. No nie, come on, ja chciałem tych zabić. Zaliczyli mi się? Zaliczyli mi się, dobra. Tego jeszcze jednego i tyle.
Dobra, misja bonusowa wykonana, super. Tylko musieliśmy tutaj nadłożyć siły, ale to nic. Tyle. Dobra, padł. Podnieśmy sobie rzeczy z nich na szybko i chodźmy już z tej lokacji. Ciągniemy sobie sprincik, nie ma co myślę quick travela używać, bo tak czy siak działamy sobie tutaj gdzieś tam w okolicznych miejscach. Nie to chciałem, nie w ogóle ten panel chciałem ewentualnie zobaczyć, bo w ogóle też wbiłem chyba wyższy level archaeology, także być może, wybaczcie, jakieś nowe tam zdania się odpaliły. Okej, widzę, że ta misja bonusowa pokazuje się niby tylko tutaj. Także pozabijam znowu trochę tych przeciwników z Black Sands, żeby troszeczkę sobie zrobić progresu do tej misji bonusowej. I miejmy nadzieję, że za chwilę się odpali kolejny stage. Musimy do tego jeszcze zabić ilu? Tu mi jeszcze niestety się nie pokazuje. Też coś tam, co się binduje dla Legacy, to jest chyba któraś z tych walut, które są tutaj pod currency, je można gdzieś tam mieć, tak, Node of Reflection, można mieć ich 200. To chyba też podniosłem w poprzednim odcinku i właśnie nie wiedziałem, czym to cudeńko jest. Okej, tam się w ogóle zrespiły te kryształy, zaraz sobie podniesiemy, czemu nie? Bo dzięki temu może będę miał na przykład materiały, żeby zrobić sobie w końcu ten niebieski kryształ, który chciałem zrobić. Teoretycznie pewnie mógłbym sobie na innej postaci kupić ten kryształ jakiś tam, jakikolwiek, czy nawet teraz już mnie stać, żeby z rynku bezpośrednio kupić, ale chciałbym sobie go zrobić. Raczej nie będę chciał abuzować tego, że mam teraz sporo kasy tylko po to, żeby tutaj sobie jakoś postać nienaturalnie szybko, że tak powiem, sprogresować. Okej, dobra, przeszukajmy to. Halo? Czemu to nie działa? Dobra, wait, wyjdźmy ze stalfu jeszcze raz. Okej, coś nie działa. Okej, dobra, moja postać to może zrobić. Nie wiem dlaczego nie mogłem tego kompana. Znaczy pewnie dlatego, że gdzieś T7 został tam na górze i nie chciał się tutaj przeteleportować, ale trochę to dziwne było. W każdym razie, idziemy dalej. Już może nie będę aż tak bardzo. Zobaczymy, czy tutaj w jakimś przejściu, jeżeli będą przeciwnicy toczeni, się będą liczyć do tej misji bonusowej. Jak nie, no to się lekko cofnę i tam zabijesz tą piątkę, która została. No tutaj teoretycznie też mam oczywiście przeciwników z Black Sun, ale oni się już nie liczą, dobra. Czyli musimy się cofnąć, żeby tą misję bonusową zrobić. No okej. Okay. Za chwilę sobie to zrobimy, no bo już chciałbym ją wykonać. Zabijem już ich aż tylu. Warto by było to dokończyć, bo inaczej tamte poprzednie walki to będzie czas stracony. A tego raczej bym nie chciał. Także miejmy nadzieję, że gdzieś tu za chwilę w miarę szybko się panowie pospałnią. No póki co tu wygląda bardzo pusto, ale tutaj mamy grupkę i niestety zostanie mi jeszcze jeden przeciwnik, czyli będziemy musieli sobie kolejną pokonać. Trudno, nie można mieć wszystkiego. Także lecimy sobie z nimi na szybko. Tam teoretycznie mamy jakiegoś złotego przeciwnika, ale złotego przeciwnika mi się raczej mi się go pokonywać nie chce. Znajdziemy sobie jakiegoś za chwilę, mam nadzieję, zwykłego jeszcze w miarę blisko, żeby móc sobie wbić ten ostatni kill, proszę bardzo. Dobra, tam się niestety kolejni się też odpalili do tego, ale to nic. Mam nadzieję tylko, że do kolejnego stage'a nie trzeba ich będzie zabijać, bo to by oznaczało, że po prostu niepotrzebnie tylko zabijam, bo oni by mi się nie zaliczyli. Dobra. Co teraz mamy? Gdzieś tutaj mamy zabić jakichś liderów, okej, czy już jakichś bardziej elitarnych przeciwników. Gra od nas by chciała, żebyśmy zabijali. Ja w ogóle kompletnie zapomniałem, że sobie speeder kupiłem. Także może go sobie odpalę i to nam przyspieszy nieco podróż. Kompletnie o tym zapomniałem. W sumie też w międzyczasie możemy sobie przepisać jakieś te tutaj quick travele, żeby one były w razie czego pod ręką. Dobra, i jedziemy sobie tędy, w miarę staramy się omijać przeciwników. Jak coś, to mam też chyba któregoś skilla, który pozwala mi z walki uciec. Po prostu się stealthować. Także muszę o tym też pamiętać w razie W. I tak, jedziemy sobie tutaj na dół, wydaje mi się, w pierwszej kolejności. Okej, mam tutaj też mnóstwo rzeczy do pozbierania, także sobie sprawdźmy.
gdzieś tu jakieś artefakty powinny być, proszę bardzo. Także niech ten OMT-7 podniesie. Dobra. Zielony kryształ, czy ja naprawdę mam takiego pecha i nie mogę znaleźć tych kurde niebieskich kryształów? Wow. Znowu zielony. No dobra. Oczyśćmy sobie tutaj to miejsce, zbierzemy kolejne. Dlaczego by nie, skoro mam tutaj takie małe zagłębie tych rzeczy. Przydadzą się, myślę, na pewno. Zobaczmy tutaj, proszę bardzo. No podnieśmy, T7 podniesiesz, dobra. I to mniej więcej tyle. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Czy w ogóle słychać holokron? Tylko nie wiem do końca, gdzie. Musi być gdzieś nad nami pewnie. Nie wiem, czy łatwo się tam będzie dostać. Zobaczmy, gdzieś go tutaj widać? Nie. Dobra, nie wiem, gdzie on może być. Tego ewidentnie słychać. Dobra, czekajcie. Zróbmy sobie to. Może znajdę kolejny holokron. Generalnie nie wiem, ile ja ich znalazłem w tej grze. Jakoś bardzo, bardzo mało, bo one jednak są ukrywane w takich mało oczywistych miejscach. Słychać ten dźwięk, ale to musi być gdzieś... A, dobra, widzę. A, pytanie, jak się tam dostać. Nie mam bladego pojęcia. Wydaje mi się, że to nie jest jakaś prosta droga. Tam pewnie jakieś parkury trzeba zrobić. Ale jak tam się dostać? W pierwszej kolejności nie mam bladego pojęcia. Dobra, walić to. Nie będziemy się na holokronie skupić. Ale za to chciałem zobaczyć na szybko crafting. Lightsabers to nie. A właśnie, czy ja w ogóle ten lightsaber mam już chyba? I ja go nie mam wyekwipowanego. Czy mam? Mam, okej. A nie, nie mam, no właśnie, o. I możemy go zbindować do siebie. Dobra. A pytanie, czy on jest pojedynczy? A zaraz zobaczymy. To jest dobre pytanie. Co ciekawe, mamy jakiś w ogóle klub. Co ciekawe, także tu możemy w miarę bezpiecznie sobie wejść. Tu jest jakieś zadanie poboczne, eksploracyjne. Nie mam bladego pojęcia, co tutaj chodziło. Aha, dobra, to jakiś gość nie chciał przyjść, bo się bał, że go zaatakują, kiedy on tutaj trafi do tej kantyny. No dobra, to zobaczmy. Mamy z kimś zagadać. Tak więc zobaczmy, o co chodzi. I'm here to pick up the recordings you have for Deuce Everton. You want to spray paint that on the walls or anything? Little discretion here. Tell Deuce it's just what he asked for. Enough for the Republic to make arrests. Black Sun, the real stuff. Hope they can make it stick. This is Coruscant. You shouldn't have to be afraid for your life just because you get off the wrong elevator. No dobra, poszło całkowicie bezboleśnie, także to chyba dobrze. Możemy stąd w takim razie spadać, bardzo szybki przystanek. Mamy wrócić do tego gościa, który nam to pewnie dał, nie? Ale to zrobimy gdzieś tam kiedyś, indziej przy okazji. Ja jeszcze chciałem zobaczyć ten kolor krystal. O, tu widzę dużo mi... No właśnie, ale tego nie mam, a mam tylko schematy na... Niebieskie, dobra, tak czy siak w ogóle to możemy sobie wytworzyć, to w sumie wyślijmy na szybko T7, niech on to zrobi, bo to tam jakoś długo nie trwa. Dobra, tam mamy to do oddania, ale nie będziemy teraz tego robić. Ruszamy dalej i eksplorujemy dalej ten dystrykt. Tutaj mamy główny cel nasz. Tutaj też gdzieś jakieś jeszcze zasoby do craftingu, do podniesienia, także z chęcią sobie to pozbieram. Czy ja zrobię tutaj jakąś strefę? Nie zrobię jakiejś strefy, dobra. A tam się przeciwnicy tych trzech mnie nie zaatakowali, spoko. Podnieśmy sobie w takim razie parę tych resursów stąd. Nie wiem, czy trafię to, co chciałem, ale to nic. Czy tam dam radę to podnieść stąd? Bez jakiejś tam walki, mam nadzieję. Come on, działaj. Okej, okay. A dobra, bo to mój droid zaczął podnosić. Spoko. Także to tam zebrane, tam jeszcze gdzieś w drugim rogu też coś mamy, też chodźmy sobie to na szybko ogarnąć, bo to też nam zwiększa level, także także będziemy mieli pewnie tam jakieś albo lepsze misje, albo szybciej one się będą robić. Wydaje mi się, że też ten level odblokowuje jakieś tam nowe zadanka. I dobra, ruszamy dalej, możemy sobie wsiąść na speeder, myślę. I zobaczmy, tutaj mamy kolejne zadanie eksploracyjne, okej, okay, no dobra, to zobaczmy wpierw, o co w nim chodzi, a później sobie zrobimy jakieś te inne rzeczy, które tutaj mamy. Well, a Jedi. You don't stand out from all the low lives down here at all, do you? I'm Phalaris.
I think you and I should have a private chat. What can I do for you? There's a rumor going around that Black Sun's about to clean house. Snitches, rival gang leaders, they're all gonna be dead meat. There's a list of these unfortunate individuals sitting on their computers. I need those names. Sounds like this should be relatively simple. Well, it's not as straightforward as you might think. I can slice into Black Sun's computers and get the hit list, but they'll be able to trace me. So while I'm slicing in, I need someone to break into the Black Sun hideout and shut down their tracing equipment. Think you can do that? I can assure you, I will not fail. Time to make this happen. All right, go! Go! Okej, okay. Będziemy musieli jakiś tam sprzęt Black Sun uszkodzić, żeby nie mogli jej namierzyć, spoko. Dobra, może już do questa głównego nie będziemy w tym odcinku lecieć. Zróbmy sobie zadanka tutaj bonusowe, poboczne. Mamy tutaj wpierw pozbierać coś z tych skrzynek, plus pokonać przeciwników, którzy jak się nazywają? Chyba tych tutaj. Tak, wait. Defeat Black Sun Gang Leaders. Nie, to jest Gunslinger. To nie jest chyba ten przeciwnik, którego mamy zabijać. No i dobra, zaraz poszukamy. Czy jest jakiś inni, chociaż widzę, że z tym może być różnie, bo przeciwników mi tutaj inni gracze najwidoczniej pozabijali. Okej, tutaj jest Gang Leader, proszę bardzo. Dobra, czyli tych mamy pokonać. Mogłem sobie wejść w stealtha i go zaatakować tym lepszym atakiem, no ale troszkę na to too late. Muszę o tym pamiętać, żeby tak najczęściej zaczynać walkę, bo to zawsze tam jakiś fajny progres daje. Dobra, jeden pokonany, jeszcze trzech. Czy mam kolejnego? Tak, zajebiście. Dobra, to od razu lecimy. Teraz mamy tego skilla odblokowanego od razu, także nie musimy w stealtha wchodzić. Całe szczęście. Pokonajmy na szybko tego pana i jego obstawę w postaci droidów. Za chwilę sobie podniesiemy jakieś tam kolejne granaty, które zbieramy. Aha, dobra, sorry, my nie zbieramy granatów, my tutaj rozbrajamy te właśnie jakieś skrzynki, które zostały przez gangsterów z Black Sun zostawione, żeby ludzie szukający zapasów, którzy tutaj, wiecie, ledwo wiążą koniec z końcem. O, czy to już się skuldownowało? Po prostu wybuchali, kiedy próbują je otworzyć, także musimy to porozbrać. Mamy kolejnego jakiegoś ich tam lidera. Znowu za późno pomyślałem o tym, żeby wejść w stealtha, ale wreszcie jakiś tam chryt siadł, także mamy ten atak dostępny. I dobra, misja bonusowa wykonana. To nie był jeszcze ostatni stage. Coś jeszcze tutaj będziemy musieli zrobić. Poczekaj, masz na się update, nie? Okej, okay. Mamy zdeaktywować jakąś konsolkę od security, ale to jest gdzieś tutaj na samym końcu, czyli tego już pewnie dzisiaj nie zrobimy, zobaczymy. Na razie możemy sobie już włączyć stealtha, skoro tutaj nie musimy do niczego za bardzo walczyć. I na przykład znowu tam tą skrzynkę przeszukać, albo te dwie nawet skrzynki, bo widzę, że one się cooldownują zajebiście szybko, szybciej niż przeciwnicy, co jest spoko opcją. Tylko niestety będę musiał znaleźć chyba jeszcze jedną. Tak, niestety jeszcze jedna będzie potrzebna. Mam nadzieję, że też za chwilę któraś gdzieś tu będzie taka w miarę niekryta, bo już nie chce mi się walczyć. Nie wiem, co w sumie tego stealtha odpaliłem póki co, ale będzie. Wcześniej ktoś musiał oczyścić nieco drogę. Okej, dobra, to jest w miarę łatwo dostępne bez przeciwnika. Także dobra, misja będzie wykonana. Podnieśmy to sobie. To wszystko? Tak, zapewne musimy wrócić już do quest givera. Dobra. Także dużo zadań będzie na pewno nam do poddawania w kolejnym odcinku, także to sobie będziemy robić. Okej, okay, na koniec popatrzmy sobie jeszcze crafting, tylko w jakimś takim w miarę bezpiecznym miejscu. Myślę, że wejście do Stora Areny, do której pewnie sobie wejdziemy na początku kolejnego odcinka, to jest całkiem bezpieczne, całkiem bezpieczne miejsce. Tak, do tych Coral Crystals. To się w ogóle zrobiło na zielono, ciekawe dlaczego, nie wiem. Tak czy siak brakuje mi trzech kryształów, tych niebieskich, żeby cokolwiek z tego zrobić. Tego hilta nie ma co, ten miecz właśnie mam. A właśnie, zwróćcie uwagi, jak ten miecz wygląda, ale chyba wygląda tak, jak wyglądał poprzednio. Dobra, to zróbmy sobie, wyślijmy tutaj T7a, niech zrobi to, bo to jest na pewno nam potrzebne. Czyli mogę sobie teraz podejrzeć taski? Mogę sobie teraz podejrzeć taski. Czyli tak, bo to był gem. Właśnie już nie pamiętam, czy to był gemstone, czy co, ale za chwilę sobie, jak tylko on to zrobi, wyślemy go, żeby coś tutaj zrobił, jakąś tą wysoko levelową
misję generalnie. I miejmy nadzieję, że w końcu dostaniemy to, co chce, żeby zrobić też coś innego. Nie mogę się też już doczekać, jak już będziemy mieć towarzyszy, bo teraz to T-7a mamy tylko jednego i do walki, i właśnie do tego craftingu. To jest fajna mechanika. Bardzo żałuję, że ja tego wcześniej gdzieś tam nie zacząłem ogarniać. Dobra, zobaczmy. Wait, czego mi tutaj potrzeba? Wine Crystal, to jest Gemstone. To jest niby Coral Crystal. Dobra, czyli Text Check albo Gemstone, albo Coral Crystal. Tutaj mamy Color Crystal. Dobra, to weźmy sobie, wyślijmy go tutaj. Ten tam Kruskill potrwa 3 minuty, także nie będziemy już rzeczywiście czekać, aż on wróci. Tak więc na tym ten odcinek sobie zakończymy. Mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym odcinku na pewno będziemy sobie kontynuować. Poddajemy tutaj te wszystkie zadania poboczne. Już wykończymy mniej więcej tą całą lokację. No i gdzieś tam będziemy dalej cisnąć wątek główny. Zobaczymy, co tam się podzieje. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle. Tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.